Dzień dobry. Z okazji Dnia Teatru Publicznego Gdański Teatr Szekspirowski ma przyjemność rozpocząć tydzień Szekspir On z Romą i Julią. Zapraszamy Państwa serdecznie na wszystkie wydarzenia. Ja mam przyjemność dzisiaj rozpocząć takim wprowadzeniem do sztuki Williama Szekspira Romo i Julia. Postaram się przybliżyć różne ciekawostki, które towarzyszyły powstaniu tej sztuki. Także przenosimy się niniejszym do XVI wieku, do Londynu. Tragedię Roma i Julii i ich miłości napisał Szekspir mając lat około 30 i w roku 1595 odbyła się premiera tego spektaklu. Już 2 lata później ta sztuka ukazała się drukiem, było to takie wydanie pirackie z wieloma błędami. Kilka lat później wyszło takie prawidłowe, z którego my do dziś korzystamy, gdy na przykład wystawiamy Romo i Julię na deskach scenicznych. Mówi się, że Szekspir czerpał z dzieł innych autorów. Niektórzy mówią nawet bardziej dosadnie, że on kradł fabułę. Jakkolwiek było, to ta historia pokazuje, że miłość jest zawsze w cenie, że ludzie chcą słuchać o historii kochanków, a że jest to historia tragiczna, to tym bardziej ona nas wzrusza. Takie dwa źródła historyczne to są poemat Artura Brooka Tragiczna historia Romeusa i Julii z roku 1560 oraz dzieło włoskiego autora Matteo Bandello, zbiór takich nowelek. I wydaje się historykom, szekspirologom, że te dwa dzieła miały właśnie wpływ na Szekspira, że on poznał tą historię nieszczęsnych, tragicznych kochanków i oczywiście jak to on po swojemu dopisał różne wątki, pozmieniał. Tutaj taka ciekawostka, ten poemat Artura Brooka, ta fabuła trwała 9 miesięcy, a u Szekspira my mamy 5 dni. Tyle właśnie trwa historia opowiedziana nam tej tragicznej miłości kochanków. Także to już pokazuje, jak bardzo Szekspir ingerował, jak próbował po swojemu po prostu przedstawić daną historię, która już istniała w świadomości ludzi. Dodatkowy taki rys historyczny to wiadomość, że w roku 1592-93 w Londynie panowała zaraza, a my w tej tragedii mamy wątek zarazy, który pod sam koniec sztuki właśnie też przyspiesza tą tragedię, uniemożliwia naszemu Romeo dowiedzenie się, że Julia tak naprawdę żyje. Także wszystkie te takie historyczne ciekawostki miały wpływ na tą sztukę. Najsłynniejszą sceną jest oczywiście scena balkonowa z aktu drugiego, scena pierwsza, kiedy to pod osłoną nocy zakochana Julia mówi, wydawałoby się, w przestrzeń, a tymczasem pod jej balkonem już stoi równie jak ona zakochany Romeo. I ta scena jest ikoniczna, można obejrzeć różne jej wyobrażenia w przeróżnych wydaniach książkowych. Ja tutaj przygotowałam tylko 3 przykłady, także okładka wydania angielskiego Roma i Julii. Tutaj taki XVI-wieczna taka rycina, gdzie jest też fragment rozmowy dwojga kochanków przedstawiony. I w takiej książeczce dla dzieci, gdzie można było pokazać tylko jedną scenę z danej sztuki Szekspira, no jakżeby było inaczej, oczywiście prawidłowo, balkon, Romeo, Julia. Wszyscy są tutaj obecni. Chciałabym przeczytać fragment sceny balkonowej w tłumaczeniu Macieja Słomczyńskiego. Uważam, że ona przepięknie oddaje klimat, charakter tej sceny. Pamiętajmy, że jesteśmy w ogrodzie Capulettich, otacza nas mrok, noc, i mamy dwoje zakochanych. Romeo. Lecz cicho, cóż to za jasność w tym oknie? To świt się budzi, a Julia jest słońcem. I potem oczywiście następuje cały długi jego monolog. A bardzo ciekawe jest to i na pewno znane wielu z Państwa słowa Julii. Romeo, czemu ty jesteś Romeo? Zaprzyj się ojca i wyrzecz imienia, lub jeśli nie chcesz, miłość mi przysięgnij, a ja wyrzeknę się krwi Capulettów. Maciej Słomczyński też przepięknie przetłumaczył prolog, który wygłasza chór. Są tam takie niezapomniane słowa jak informacja o tym, gdzie my się znajdujemy i z kim mamy do czynienia. Także ja mam w głowie takie słowa, takie hasła, dwa rody, piękna Werona, gdzie przebiega sztuka i najważniejsze, para kochanków przez gwiazdy przeklęta. Także to są też takie słowa, które po prostu zapadają głęboko w pamięć i ogromna radość dla nas, Polaków, że właśnie możemy korzystać z tłumaczeń przeróżnych. Oczywiście sięgnąć po oryginał
zawsze warto, ale tak jak mówię, bardzo, bardzo ciekawa jest takie sięganie po różne przekłady i porównywanie ich. Jest to ogromnie ciekawe, interesujące i polecam Państwa uwadze. Oprócz pary głównych bohaterów mamy cały szereg wyrazistych postaci. Chciałabym wspomnieć chociażby o kilku z nich. Przede wszystkim postać Piastunki, niani, która w polskim przekładzie otrzymała imię Marta. To się tylko u nas w Polsce to imię pojawiło. Wszędzie indziej to jest po prostu niania. Czyli kobieta, która od pierwszych chwil życia zajmowała się Julią, tak naprawdę zastępowała jej matkę, gdyż pani Capuletti, kobieta wysokiego rodu, nie zajmowała się swoim dzieckiem, po prostu brylowała, była królową swojego domu. Taką panią, która też lubiła urządzać bale. Także niania jest postacią bardzo blisko związaną z Julią i jest to szalenie ciekawa postać do odegrania. Myślę, że wiele aktorek, gdy się dowiaduje w teatrze, że otrzyma właśnie taką rolę, to się ogromnie cieszy. Niania wnosi takie pokłady komizmu, zwłaszcza komizm językowy i przez to, że jest kobietą prostą, z ludu, też równoważy cały szereg tych postaci urodzonych szlachetnie, takich arystokratycznych, wręcz wyniosłych. Ona mówi prosto z mostu i sceny z jej udziałem naprawdę przykuwają naszą uwagę. Kolejna taka postać to na przykład Mercutio, czyli najbliższy przyjaciel naszego Romea, który jest pełen fantazji, błyskotliwy humor to jest po prostu jego drugie imię, wszędzie go pełno. I gdy następuje jego śmierć w samym środku sztuki, to wtedy można by powiedzieć, że następuje takie przełamanie. Komedia naprawdę już wówczas podąża w stronę tragedii, zwłaszcza słowa, które wykrzykuje Mercutio tuż przed śmiercią, on je powtarza trzykrotnie, brzmią niemalże jak klątwa. To są słowa, zaraza niech spadnie na oba wasze domy. I tak się niestety dzieje. Także ta postać naprawdę jest bardzo ciekawa i jego monolog o królowej Mab, o królowej wróżek, też to jest taki moment, kiedy aktor może się popisać kunsztem, swoim warsztatem aktorskim. Co do języka tragedii, w 88% jest to wiersz, tylko w 12% jest to proza. Także Romeo i Julia to jest taki znakomity przykład na pentametr jambiczny, czyli 10 sylab, akcentowana, nieakcentowana i można na tym właśnie ćwiczyć, uczyć się tego charakterystycznego dla Szekspira rytmu, który jest porównywany do rytmu serca. Bardzo ciekawy jest też przykład takiego wplecenia sonetu, bardzo popularnej formy za czasów Szekspira, wplecenie tego sonetu w treść sztuki. Gdy pierwszy raz na balu maskowym u państwa Capulettich pojawia się Romeo, on dostrzega Julię w tańcu, zakochuje się od pierwszego wejrzenia i ich pierwsza rozmowa to jest taka właśnie układanka w formie sonetu z nawiązaniami religijnymi, o pielgrzymach, o świątyniach i myślę, że to też jest ciekawy przykład na to, jak bardzo właśnie Szekspir miał wyczulone ucho i jak trzymał rękę właśnie na pulsie, wiedział, co będzie ludzi interesowało. Jeśli chodzi o premierę Roma i Julii, to już wówczas od samego początku było wiadomo, że jest to hit i gdy wspominałam o tym, że było to wydane 2 lata po premierze w roku 1597, to już wówczas była ta strona tytułowa wydania opatrzona taką treścią, że jest to sztuka wielce nagradzana brawami i bardzo popularna. Także sztuka była od początku skazana na powodzenie. Kolejną ciekawostką jest obecność alby, czyli takiej porannej pieśni rozstania. Bardzo popularna forma trubadurów z Prowansji z wieku XII i możemy w akcie trzecim, w scenie piątej odnaleźć właśnie albę. Znowu sięgnę do Macieja Słomczyńskiego, żeby przybliżyć ten fragment. Julia. Pragniesz już odejść? Dzień jeszcze daleko. To słowik wtargnął w twoje trwożne ucho, a nie skowronek. Romeo. To był skowronek, który dzień obwieszcza, nie słowik. I ta rozmowa toczy się, jest to ostatni moment, kiedy Romeo widzi Julię żywą, już nigdy więcej się nie zobaczą.
chciałabym, żebyśmy jeszcze zerknęli do tłumaczenia Stanisława Barańczaka. Także mam przygotowany chyba największy tom, jaki w domu posiadam. Stanisław Barańczak, genialny tłumacz dzieł Szekspira. I w jego tłumaczeniu ta scena wygląda następująco. Julia. Musisz już odejść? Do rana daleko. To nie Skowronek przecież, ale Słowik śpiewał przed chwilą. A Romeo odpowiada. Nie, to Skowronek. Ten zwiastun poranku, nie Słowik. Także tyle tłumaczę. Scena ogromnie ciekawa, często też interpretowana na wiele różnych sposobów. Można to odegrać lirycznie, romantycznie, można zabawnie. Tyle sposobów na Szekspira, ile nam się zamarzy. Tak naprawdę nie wiemy, kto i co zainspirował Szekspira tak ostatecznie do napisania tragedii Roma i Julii, ale jest jeden ciekawy pomysł, o którym może Państwo słyszeli, ja bym chciała o nim wspomnieć. Jest to film Zakochany Szekspir z roku 1999, laureat 7 Oscarów i jest to taka fikcyjna opowieść o tym, jak to latem roku 1595 Szekspir zakochał się w pewnej młodej, pięknej damie i pod wpływem tej miłości, tego uczucia napisał Romeo i Julię. Także to jest właśnie okładka tego filmu, Państwo zapewne rozpoznają. Ci, którzy jeszcze tego filmu nie widzieli, to ja szalenie polecam, ogromnie zachęcam. On się nic nie zestarzał. I mam też tutaj taki egzemplarz scenariusza autorstwa Marka Normana i Toma Stoparda, wydany kilka lat temu w Gdańsku przez oficynę Słowo, Obraz, Terytoria. Fascynująca lektura, która nam też rzuca światło na wiele różnych ciekawostek związanych z dziełem Romeo i Julia. W naszym gdańskim teatrze szekspirowskim w roku 2017 odbyła się premiera spektaklu o tytule Zakochany Szekspir. Była to koprodukcja z gdańskim teatrem Wybrzeże. W roli głównej wybitny aktor Michał Jaros. Myślę, że niektórzy z Państwa widzieli ten spektakl, może niektórzy nawet, tak jak ja, kilka razy. Także Romeo i Julia inspiruje i mam nadzieję, że spędzicie z nami Państwo cały tydzień poświęcony tej właśnie sztuce Szekspira. Zachęcam do śledzenia naszego kanału na YouTubie, naszego Facebooka. Dziękuję Państwu za uwagę.